Dzień dobry. Hey, good. Today we'll talk about human immune system. Dzisiaj będziemy omawiać bardzo ważny temat, bo związany z ludzkim systemem odpornościowym. I know you're checking cholesterol levels. Wiem, że badacie sobie poziom cholesterolu. And some people are concerned about cholesterol level. I niektóre osoby martwią się z tego powodu. I want you to know this. Chcę, żebyście o czymś wiedzieli. Don't be afraid of numbers. Nie bójcie się liczb. The number you have is just right number for you. To jest taka liczba, która akurat w waszym przypadku może być odpowiednia. That number simply reflects your past lifestyle. I ta liczba po prostu jest odzwierciedleniem waszego przeszłego stylu życia. If you've been under the stress, na przykład gdy przeżywaliście stres, eating some animal product, spożywaliście przy tym jakieś produkty pochodzenia zwierzęcego, including milk, cheese and włącznie z serem, mlekiem, then your cholesterol will be high. Wtedy poziom cholesterolu mógł się podnieść. So don't feel bad. Ale nie czujcie się źle. It can go down. To na pewno można obniżyć. Normally we doctors consider if your cholesterol level is below 200. Zwykle lekarze twierdzą, że jeśli poziom cholesterolu wynosi poniżej 200 mg na decylitr, we consider them as normal. To wtedy lekarze uważają, że to jest normalny poziom cholesterolu. If your cholesterol is 205, a jeśli na decylitr 210, don't worry too much. To też i jeśli tak, nawet jest, to nie przejmujcie się za bardzo this z tego powodu. Cholesterol checking can be very different. To badanie cholesterolu może sprawiać pewne problemy. Mogą być tutaj różne pewne różnice w tym względzie. It's not exactly accurate. I nie zawsze to może być takie odzwierciedleniem rzeczywistości. You use the same machine. Używacie tego samego urządzenia. You check it two different times. I sprawdzacie to w różny sposób. There's a difference of about 15 to 20% difference. I zauważacie pewną różnicę w granicach między 15-20%. So 198. 198 na przykład może być. Some people say, yay. I niektórzy ludzie mówią, tak, mam dobry poziom cholesterolu. 202. 202. Some people say, i wtedy niektóre osoby już się bardzo boją, że tego cholesterolu jest za dużo. Don't be like that. I nie zachowujcie się w ten sposób. And somebody said, normal cholesterol level is 100 plus your age. Niektórzy twierdzą, że normalny poziom cholesterolu to 100 plus wiek. But that's not true either. Ale to też nie musi być zgodne z prawdą. So even though you're 75 years old man, tak więc nawet jeśli jesteście na przykład mężczyzną w wieku 75 lat, your cholesterol can be 140. To wasz poziom cholesterolu może wynosić na przykład 140. Also in terms of blood pressure, a jeśli chodzi o ciśnienie krwi, when I was in medical school, to gdy studiowałem medycynę, we learned that the normal blood pressure was 90 plus your age. To uczono nas, że nasze ciśnienie powinno wynosić 90 plus wiek. Today that's absolute nonsense. Ale dzisiaj uważane jest coś takiego za absolutny nonsens. 7 years old boy can be 120 over 80. Siedmioletni chłopiec może mieć ciśnienie rzędu 120 na 80. And 70 years old man, a 17-letni mężczyzna, 70-letni mężczyzna, and also has to be 120 over 80. Również może mieć ciśnienie rzędu 120 na 80. Old age does not really justify abnormal numbers. Tak więc wiek nie powinien być jakimś usprawiedliwieniem w tym względzie. Also some question about the hormones. Oczywiście niektóre osoby mają pewne pytania związane z hormonami. And many of you are taking hormones. I niektóre kobiety zażywają hormony. And you're taking hormones because some of you already had some surgery done. Zażywacie hormony czasami z powodu jakichś operacji, które miały miejsce. Doctor's taken out your uterus and ovary together. Na przykład chirurg usunął już macicę i jajniki. So you're not producing any estrogen. Więc nie wytwarzacie już dłużej estrogenów. In that case you need some estrogen. W takich przypadkach faktycznie potrzebny jest wam estrogen. But I don't want you to think. Ale nie chciałbym, żebyście myślały. You must take estrogen tablets. Że musicie zażywać tabletki z estrogenem. There are estrogen producing genes everywhere in your body. Dlatego że w całym waszym organizmie są geny, które są w stanie wytwarzać estrogen. In every single cell in your body there's estrogen producing genes sleeping. W każdej komórce waszego ciała znajduje się gen, który może wytwarzać estrogen, tylko że ten gen śpi.
Especially in your fat cells. A w szczególności w komórkach tłuszczowych. See, that's why fat women produce more estrogen. To dlatego kobiety z nadwagą wytwarzają więcej estrogenów. And also from your adrenal gland. I również hormony nadnerczy mogą wytwarzać tego typu hormony. And if you do the New Start very well, a więc gdy w prawidłowy sposób stosujecie program New Start, all these sleeping estrogen genes will wake up. To wtedy te śpiące geny estrogenów, one obudzą się. Will provide you new estrogen supply to you, even though you don't have ovaries. I dostarczą wam odpowiednich ilości estrogenu, nawet jeśli nie macie jajników. But if you believe, ale jeśli uwierzycie what doctor said on statistical fact, w to, co mówią lekarze w oparciu o dane statystyczne, that you will never produce your own estrogen again, to faktycznie nigdy nie będzie się wytwarzać swojego własnego estrogenu. And you must take your pills. I dlatego musicie wtedy zażywać tabletki. If you believe that way, jeśli w ten sposób będziecie wierzyć, if you think that way, i myśleć w taki sposób, then you are not going to produce estrogen. To wtedy wasz organizm nie będzie wytwarzał estrogenu. Because gene respond, dlatego że gen reaguje, odpowiada to the message, na poselstwo. Yeah. But there are all possibilities. Ale to wszystko jest możliwe. Even though you're taking estrogen pills now, tak więc nawet jeśli teraz zażywacie tabletki ze estrogenami, you begin to be on healthy diet, i będziecie spożywać zdrową żywność, drink water, pić odpowiedniej ilości wody, do the exercise, wykonywać ćwiczenia fizyczne. Well, this morning I walked. Dzisiaj rano spacerowałem sobie. And I saw one young sister. Widziałem pewną młodą siostrę. All by herself. Była sama. Right on the lakeside. I stała nad brzegiem jeziora. She sit there all usiadła by herself. Siadła sobie tam sama. And have a water bottle right next to her. I miała obok siebie, obok niej stała butelka z wodą. She has a Bible opened right. Miała otwartą Biblię. Sitting right next to water. I siedziała obok wody. Breathing clean air. Wdychając czyste powietrze. It was a beautiful scene. To był piękny widok. I said, wow, that's a new start. Powiedziałem sobie, to właśnie jest new start. So if you live your life that way, tak więc jeśli w ten sposób żyjecie, with a healthy diet, z taką zdrową dietą, you have a very healthy product here. To wtedy spożywacie takie produkty, które są bardzo zdrowe. I don't like peanut butter myself. Ja sam nie przepadam za masłem orzechowym. I don't like peanut butter, which is in the United States. Nie lubię takiego masła orzechowego, które produkowane jest w Stanach Zjednoczonych. Peanut butter in America. Masło orzechowe w Stanach Zjednoczonych. They separate oil and the solid. Wytwarzane jest w taki sposób, że oddziela się olej od tych orzeszków. So when you buy them, tak więc gdy kupujecie to masło, you have to mix them. Musicie wymieszać wtedy to masło z olejem. I don't like that kind. Nie podoba mi się coś takiego. I don't do very well with that kind. I nie odpowiada mi tego typu produkt. But here I found a very good peanut butter. Ale tutaj zauważyłem, że sprzedawane jest bardzo dobrej jakości masło orzechowe. The oil and the peanut does not separate. I ten olej on nie jest oddzielony od masła. And tastes very good. I smakuje bardzo dobrze. Yeah. It's very good. Tak więc to masło jest bardzo dobrym produktem. And also I found you produce very good whole wheat bread. I zauważyłem, że pieczecie tutaj bardzo dobry chleb z pełnego przemiału. I'm enjoying it. I on mi naprawdę smakuje. Try to avoid white bread. Próbujcie, starajcie się unikać spożywania białego pieczywa. The whole wheat. Chleb z pełnego przemiału. Also try to use a brown rice. Starajcie się spożywać również ryż ciemny. Do you have brown rice here? Macie tutaj ciemny ryż? Brown rice and whole wheat are probably the most important healthy diet for you. Ciemny ryż i przetwory z nierafinowanej mąki razowej, pszennej na przykład, to są prawdopodobnie najzdrowsze produkty dla was. Many people are vegetarian, but they're still unhealthy. Wielu ludzi to wegetarianie, ale oni nadal są niezdrowymi osobami. The biggest problem with them, I found out, was. Największy problem, jaki związany jest z nimi. Yes, they are vegetarian. To polega na tym, że oni mówią tak, jestem wegetarianinem. They don't eat animal product. Nie spożywam produktów pochodzenia zwierzęcego. But the biggest problem they have is, ale ten cały problem polega na tym, they all eat white bread. Że oni spożywają przetwory z białej mąki, that's biały chleb. The biggest problem with the vegetarian. To bardzo często stanowi spory problem w przypadku niektórych wegetarian. And at same time using too much milk. W tym samym czasie oni spożywają za dużo mleka. Milk is, don't use milk too much. Nie spożywajcie zbyt dużych ilości mleka. Milk, butter, cheese, very little. Mleko, ser, cheese,
is no good. Ser żółty jest bardzo niezdrowym pokarmem. So try to use milk very little. Tak więc jeśli używacie mleka, to w niewielkich ilościach. I don't drink milk. Ja nie piję mleka. No, 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 no. Nie bijcie brawa teraz. Ktoś mógłby się poczuć źle. Okay. Even though milk is clean. Pomimo, nawet jeśli to mleko nie jest skażone. Milk can cause lots of different allergy problems. To i tak mleko może wywołać wiele różnych problemów alergicznych. We will talk about immune system today. Dzisiaj mamy mówić o systemie immunologicznym. Immune system and the allergies. System immunologiczny i alergie. And this afternoon, a później, based on this morning's talk on immune system, na podstawie tego, co teraz będziemy mówić o systemie immunologicznym, this afternoon will be very important. Dzisiaj po południu będziemy omawiać bardzo ważne zagadnienia. I'll talk about autoimmune disease. Będę mówić na temat chorób z autoagresji, czyli chorób autoimmunologicznych. Yeah. Autoimmune disease means your own immune system is attacking your own system. Choroby autoimmunologiczne to takie choroby, które polegają na tym, że wasz własny system immunologiczny atakuje wasze komórki. Causing many different problems. Wytwarzając w ten sposób wiele różnych problemów. It can cause eye problem. Mogą to być kłopoty ze wzrokiem. Like glaucoma. Na przykład jaskra. Like optic nerve degeneration. Na przykład jakieś wady związane z nerwem optycznym. It can produce alopecia. Również może to spowodować łusienie plackowate. It can produce skin problem. A także różne problemy skórne. It can produce arthritis. Artretyzm. Kidney problem. Problemy z nerkami. It can produce multiple sclerosis. Stwardnienie rozsiane. Parkinson's disease. To może być powodem również choroby Parkinsona. All kind of problem. Wielu innych problemów ze zdrowiem. Thyroid gland problem. Również różnego rodzaju kłopoty z tarczycą mogą wynikać z tego właśnie. And psoriasis. Także łuszczyca. So many different kind of problems. This is very important topic. Różnych innych problemów, dlatego jest to niezwykle ważny temat. So I want you to listen to the immune system this morning carefully. Chciałbym, żebyście przybyli i wysłuchali tego wykładu na temat chorób związanych z układem immunologicznym. So you can understand autoimmune disease this afternoon. Tak abyście mogli zrozumieć, na czym polegają te choroby autoimmunologiczne. Immune system is very important. System immunologiczny jest bardzo ważnym układem. Immune system is coming from your white blood cells. System immunologiczny jest utworzony przez białe ciałka krwi. There are many different kinds of white blood cells. Są różnego rodzaju białe ciałka krwi. This is blood vessel. To jest naczynie krwionośne. These are the white blood cells. A to są białe ciałka krwi. So this white blood cell is just going out of the blood vessel. To białe ciałko krwi przemieszcza się z naczynia krwionośnego w stronę tkanki. This is inside the blood vessel. A to jest wnętrze naczynia krwionośnego. You can see the red blood cells. Tutaj widoczne są krwinki czerwone. Red blood cells and you can have another white blood cell here. A tutaj widzimy kolejne białe ciałko krwi. Okay. And you see something like a grapes here. A tutaj coś w rodzaju winogron. Okay. These are the bacteria. To są bakterie. When bacteria comes in. Kiedy taka bakteria wnika w głąb komórki, tkanki. It is very interesting. To jest niezwykle interesujące. The white blood cells in your blood vessel is going out of the blood vessel. Że białe ciałko krwi z naczynia krwionośnego przemieszcza się w stronę takiej bakterii. Look at this. These white blood cells are lining up to follow this one. A te białe ciałka krwi starają się podążać za tym białym ciałkiem krwi. Because bacteria came in. Dlatego, że pojawiła się bakteria. Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? When you have a bacteria coming in. Gdy jakaś bakteria pojawi się w waszym organizmie? Do you know? Czy wy wiecie o tym? You don't know. Nie wiecie. But white blood cells know. Ale białe ciałka krwi wiedzą o tym. Does white blood cells know? Czy tak naprawdę białe ciałka krwi wiedzą coś takiego? They don't know what white bacteria is. One nawet nie wiedzą, czym są bakterie. But then why white blood cells are moving toward the bacteria? To dlaczego w takim razie te krwinki białe przemieszczają się w stronę bakterii? Because God knows there is a bacteria getting into your body. Dlatego, że Bóg wie o tym, że bakteria wtargnęła do organizmu. So God is sending iskra to this white blood cells. Tak więc Bóg posyła iskrę tym białym ciałkom krwi. So God is remote controlling them to go out. Bóg zdalnie steruje tymi białymi ciałkami krwi, aby przemieściły się z naczynia krwionośnego. And to eat this bacteria. W stronę bakterii i zlikwidowały ją. So if you have a very healthy white blood cells. Tak więc, gdy macie bardzo zdrowe krwinki białe, see, healthy white blood cell means zdrowe białe ciałka krwi, healthy genes in your white blood cells. To oznacza posiadanie zdrowych genów w tych białych ciałkach krwi. Everything boils down to the gene level. Tak więc zawsze wszystko sprowadzamy do genów.
Healthy means you have healthy genes. Zdrowie oznacza posiadanie zdrowych genów. Healthy gene means a zdrowe geny. Your gene receives many iskra. Zdrowe geny to znaczy, że te geny reagują i akceptują iskrę, która pochodzi od Boga. So health depends upon iskra. Tak więc stan naszego zdrowia zależy od iskry. Immune system is depend upon white blood cells. Sprawność naszego systemu immunologicznego zależy od sprawności białych ciałek krwi. There are about 6 different kinds of white blood cells. Jest przynajmniej 6 różnych rodzajów białych ciałek krwi. When doctors draw your blood, gdy lekarz pobiera wam próbkę krwi and examine it under the microscope, i bada pod mikroskopem, and we can see all these 8 different type of blood cells. Wtedy można zobaczyć wszystkie te rodzaje krwinek. Okay. And this is red blood cell. Tutaj na dole widzimy krwinkę czerwoną. So red blood cell has not much to do with immune system. Krwinka czerwona nie ma niewiele wspólnego z systemem immunologicznym. And this we call platelets. A to są płytki krwi. And this has not much to do with the immune system. I płytki krwi również niewiele mają wspólnego z systemem immunologicznym. But all these six different kinds of white blood cell. Ale tutaj mamy 6 różnych rodzajów krwinek białych. They make up your immune system. One tworzą system immunologiczny. So if they all these six white blood cells are healthy. Tak więc gdy wszystkie te rodzaje krwinek białych są zdrowe, then you have a healthy immune system. To wtedy macie zdrowy system immunologiczny. Is a hepatitis in Poland problem? Czy często w Polsce dochodzi do stanów zapalnych wątroby? You know, some people has hepatitis virus. Niektóre osoby mają w swoim organizmie wirusa zapalenia wątroby. Even though the hepatitis virus comes into some people. I nawet jeśli wirus zapalenia wątroby wniknie do organizmu jakichś ludzi, if your immune system is strong, to jeśli ich system immunologiczny jest silny, you have no problem. Nie będzie wtedy żadnego problemu. You will kill the virus. Dlatego, że ten system zlikwiduje wirusa. Okay. You are married to someone. Jeśli poślubiliście kogoś, and your husband happened to have hepatitis. I na przykład mąż choruje na wirusowe zapalenie wątroby. If wife have a strong immune system, to jeśli żona ma silny system odpornościowy, so even the husband's hepatitis virus is coming into you, into the wife's body, to nawet jeśli ten wirus powodujący zapalenie wątroby z organizmu żony wniknie do organizmu męża, wniknie do organizmu żony, bisexual intercourse, w wyniku współżycia seksualnego, if the woman's wife's immune system is strong, to jeśli system immunologiczny żony jest silny, then it can immediately destroy the hepatitis virus. To wtedy jest w stanie natychmiast zlikwidować tego wirusa. So you don't have to be really afraid of tak hepatitis. Więc tak naprawdę nie musicie się specjalnie obawiać tego. As long as your immune system is strong. Jeśli tylko wasz system immunologiczny jest silny. There's so many people are so afraid. Ale jest tak dużo ludzi, którzy strasznie się boją. I used to be so afraid. Ja kiedyś też bardzo się bałem. Whenever I opened the door. Kiedykolwiek otwierałem drzwi. Oh, there's so many germs. I tak myślałem sobie, że to jest tyle różnych zarazków wchodzi do tego gabinetu razem z pacjentami. That's a fact. I to fakt. Yes, there are so many germs. Jest tak wiele różnych zarazków na świecie. But you don't have to be afraid of. Ale nie musicie się ich bać. Why? Dlaczego? As long as you have a strong immune system. Bo jeśli macie tylko silny system odpornościowy, no problem. To nie będzie żadnego kłopotu. Okay. If you're afraid of it. Ale jeśli będziecie się bać tych wszystkich drobnoustrojów. Zarazki. Tutaj pewnie na tym znajdują się zarazki. Your handkerchief has more germs. Wasza chusteczka do nosa będzie miała ogromną ilość tych zarazek. Or if you're afraid of them, jeśli będziecie się bać ciągle tych zarazków, then this fear generate more oxygen free radical. To wtedy ten strach spowoduje, że w organizmie będzie znajdować się duża ilość wolnych rodników tlenowych. And you'll have a weaker genes in these white blood cells. I wtedy będziecie mieć słabe geny wewnątrz tych białych ciałek krwi. Because oxygen free radicals, dlatego że te wolne rodniki tlenowe, damage the genes, uszkadzają geny in your white blood cells, wewnątrz too. Waszych białych ciałek krwi. Don't be afraid. Tak więc nie bójcie się. Christianity does not mean fear of sin. Chrześcijaństwo to nie jest jakiś strach, lęk przed grzechem. Christianity requires fear of God. Chrześcijanin potrzebuje takiej Bożej bojaźni. What is the fear of God? A czym jest ta bojaźń Boża? The fear of God is a hatred towards sin? Boża bojaźń to nienawiść do grzechu? No, I don't think so. Myślę, że nie do końca. In Revelation chapter 14, w 14 rozdziale Księgi Objawienia, it says, fear God. Czytamy, bójcie się Boga. Give glory to Him. Oddajcie Mu chwałę. What is the fear in God? Czym jest ten strach, lęk przed Bogiem? I know that Poland has a Catholic culture. Wiem, że w Polsce dominuje kultura katolicka.
afraid of God. Ludzie boją się. Is that the fear of God? Czy na tym polega lęk przed Bogiem, bojaźń Boża? Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Okay, fear of God is the beginning of wisdom. Lęk przed Bogiem to początek mądrości. Which book is that come from? W jakiej księdze to zostało napisane? Tak? It comes from a proverb, right? To z przypowieści pochodzi. Great, let's give him a hand. Let me explain to you about fear of God. Pozwólcie, że wyjaśnię wam może, czym jest ta bojaźń Pańska. I struggled with this word very much. Kiedyś miałem sporo problemów ze zrozumieniem tego zwrotu. There's two words I struggled most in the Bible. Są dwa słowa, których nie mogłem zrozumieć w Piśmie Świętym. One is fearing God. Jeden zwrot to ten, który mówi o bojaźni Bożej. The other one is wrath of God. A drugie słowo to gniew Boży, tak? Gniew Boży. What is wrath of God? Czym jest ten Boży gniew? What is fear of God? A czym jest bojaźń przed Bogiem? Czy to jest taki lęk w naszym zrozumieniu? God is angry. Bóg jest rozzłoszczony. So we have to be afraid of him. Dlatego musimy się go bać. If that's the case, jeśli o to tu chodzi, it's very hard for you to love God. To wtedy macie poważny problem z tym, aby naprawdę miłować Boga. I always pray to God that God let me know what the fear of God is. Zawsze modliłem się o to, aby Bóg pokazał mi, czym jest ta bojaźń. One time I went to New Zealand. Któregoś razu udałem się do Nowej Zelandii. I'm going to New Zealand this December again. W tym roku, w grudniu, ponownie się tam udaję, to do the seminars. Aby prowadzić wykłady. New Zealand is beautiful. Nowa Zelandia jest pięknym krajem. And Poland is beautiful. Polska też jest pięknym krajem. But there are three different most beautiful places in the world. Ale na świecie są trzy takie najpiękniejsze miejsca. I think the most beautiful place is Norway. Myślę, że jednym z takich miejsc jest Norwegia. Go to Norway. Udajcie się kiedyś do Norwegii. Absolutely beautiful. Tam jest niesamowicie pięknie. Yes. And then Canada. I Kanada. The Canadian Rocky Mountains. Kanadyjskie góry skaliste. It is beautiful. Tam jest też wspaniale. Then go down to New Zealand. A następnie udajcie się do Nowej Zelandii. And the Southern New Zealand is beautiful. Południowa Nowa Zelandia jest pięknym obszarem. In the Southern New Zealand there is a place called the Milford Sound. W południowej Nowej Zelandii jest takie miejsce. It was very rainy day. I to był akurat taki bardzo deszczowy dzień. Rain pours now. I dużo deszczu spadło tego dnia. It was the Rocky Mountains both sides. I z obu stron widać było takie skaliste góry. I was standing in the valley. A ja stałem sobie w dolinie. Very high walls, rock walls. I z obu stron otaczały mnie takie ściany z gór, skalistych gór. Waterfalls. I zauważyłem wodospad. I counted up to 800. Zliczyłem aż 800. I stopped. Waterfalls. 800 wodospadów. I I couldn't count anymore. I nie mogłem już dalej ich liczyć. It was really breathtaking. To aż zapierało dech w piersi. I couldn't breathe. Nie mogłem oddychać. I was kind of afraid. I nawet zacząłem się bać. From the beauty. Z powodu tego piękna. Not negatively afraid. Oczywiście to nie był jakiś negatywny strach. Positively afraid. To był pozytywny lęk. The power. Ta moc. Is overwhelming. To było czymś przytłaczającym. Ta woda tak pięknie spadała. Only when it's raining. Ale tylko wtedy, gdy padał deszcz. If you go there on sunny day. Jeśli pojedziecie tam i będzie to akurat dzień słoneczny, you only see that just few waterfalls. To wtedy zauważycie tylko kilka takich wodospadów. Okay, that's the way you, because God is so. Oh, więc myślimy czasami, że Bóg jest tak potężny, tak so wielki. Beautiful, so powerful. Widzimy w tym takie piękno, taką moc. That's fear. I to jest ten właśnie lęk. One more. Jeszcze coś chciałbym wam powiedzieć. I have my staff in Korea. W Korei mam takiego współpracownika. And we do every month New Start program. Every 30 days we do the New Start program. I co pewien czas prowadzimy program New Start. About 100, co miesiąc. 100 patient comes. I około 100 pacjentów uczestniczy w takim programie. And they stay with me together for 10 days. I przez 10 dni razem uczestniczymy w takim programie. So we eat together. Razem spożywamy posiłki.
Something bad about here is we cannot, you and I don't eat together. I eat together with the brother Jankowski all the time. Tutaj może nie do końca razem spożywamy posiłki, ja tylko z bratem Jankowskim spożywam. When I do the program, ale gdy prowadzę taki program, I mingle with the patients. To zawsze staram się być razem z pacjentami w każdej we sytuacji. We sit together and we eat together. Spożywamy razem, rozmawiamy sobie, spacerujemy razem. So I have about 10 staff members. I miałem tam około 10 osób, które współpracowały ze mną. One of my staff is very good. I jeden z takich współpracowników to był naprawdę dobry człowiek. His name is Joy. On miał na imię Joy. I love to bring Joy to Poland. Chciałbym zabrać go kiedyś do Polski. He is excellent teaching you the songs. On wspaniale uczy ludzi, jak śpiewać pieśni. So we have our new start song. I mamy taką piosenkę, którą śpiewamy podczas programu New Start. It goes like this. Dun, da, da, dun, 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 dun. Okay, in Korean. A teraz w języku koreańskim. 걱정을 모두 벗어버리고 smile, smile, smile. 장미꽃처럼 활짝 웃어요. 세상 즐겁다. 걱정하면 무엇해. 즐겁게 노래하자. 걱정을 모두 벗어버리고 smile, smile, smile. 우스미하이 씨, 우스미하이. 브라보. 파워 파미. When we do the New Start program here in Poland, we'll translate into the Polish. Gdy będziemy prowadzić ten program New Start w Polsce za pewien czas, to przetłumaczymy tę pieśń na język polski. We have English translation. I mamy w tej chwili tylko takie angielskie tłumaczenie. Because take all your burdens to our loving Jesus, smile, smile, smile like that. Treść tej pieśni to powiesz wszystkie swoje problemy, swoje troski Jezusowi, uśmiechaj się, uśmiechaj, uśmiechaj. We have Portuguese translation. W języku portugalskim już tę pieśń śpiewaliśmy. We have many other translations that mamy wiele innych tłumaczeń. We're hoping to have a Polish translation. I mam nadzieję, że w Polsce też takie tłumaczenie będzie. Next year I'll come back and do the New Start program with these songs. Następnego roku przyjadę do Polski i będziemy razem prowadzić ten program Nowy Start. We have a German translation. And Norwegian translation. Ta pieśń została przetłumaczona na język norweski, niemiecki. I think New Start program will be very good for the Polish personality. Myślę, że ten program New Start będzie czymś bardzo dobrym dla ludzi z polską osobowością. Norwegian German personality will be too quiet. Dlatego, że na przykład norweska czy niemiecka osobowość jest taka ukryta w sobie, wyciszona. But you can be very easily happy, so it's good. Ale wy z łatwością się cieszycie, dlatego dla was to będzie wspaniały program. I'm really looking forward. I dlatego już teraz nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł przyjechać po raz drugi. And there's another song. Jest jeszcze jedna pieśń. There's another song called New Start, oh what a life. New Start, o co za życie. New Start, oh what a life. Miracles happening every day. Wszędzie mają miejsce cuda. Oh what a life. New Start, o co za życie. And there are many good songs. To są bardzo ładne pieśni. We created, you know. A singing song is very important for the patient. Tak więc śpiewanie pieśni jest czymś niezwykle ważnym we dla pacjenta. To be like a child. My chcemy, aby pacjenci byli jak dzieci. So when are we going to talk about immune system? Tak więc kiedy będziemy w końcu mówić o tym systemie immunologicznym? Okay, let me finish up with the fear of God. Pozwólcie, że skończę z tym zagadnieniem związanym z lękiem przed Bogiem. Because right understanding of fear of God is very important for the immune system. Dlatego, że właściwe zrozumienie tego zagadnienia jest niezwykle ważne, jeśli chodzi o system odpornościowy. So I have this staff, Joy, his name is Joy. Tak więc mówiłem o tym współpracowniku, który miał na imię Joy. Joy has a little daughter, 5 years old. On miał wtedy taką córeczkę, która miała około 5 lat. I love her. I ja ją kochałem. I love children. W ogóle uwielbiam dzieci. You know, I have many friends here. I tutaj już mam wielu przyjaciół wśród dzieci. Many friends, many, many friends, a little wielu friends. Takich małych przyjaciół. And so this her name is Yewon. Ta dziewczynka miała na imię Yewon. 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 Yewon's her name. Tak miała na imię. And she sometimes visit my room. Ona czasami odwiedzała mnie, przychodziła do mojego pokoju. And my mother is 83 years old. A moja mama miała 83 lata. She's an extraordinary woman. I była taką niezwykłą kobietą. You know, she used to always cry.
Kiedyś zawsze płakała, because I become Adventist. Dlatego, że ja zostałem adwentystą. She says, I'm gonna kill myself. I wtedy mówiła, ja siebie zabiję z tego powodu. I hate God. Nienawidzę Boga. God took away my son. Bóg zabrał mi syna. Son, when are you going to give up your God and come back to me? Synu, kiedy ty zrezygnujesz z tego swojego Boga i wrócisz do mnie? Oh, my mother was very sad because I became Adventist. Moja mama była bardzo smutna z tego powodu, że zostałem adwentystą. It took 5 years. Upłynęło 5 lat. After 5 years, po 5 latach, I met her in Korea. Spotkałem ją w Korei. And she was touching my hair. I ona dotykała moich włosów. I was very weak. A ja byłem wcześniej bardzo słabym człowiekiem. I used to be very unhealthy. I byłem bardzo niezdrową osobą. I had asthma. Chorowałem na astmę. I had arthritis. Artretyzm. I had colitis. Miałem zapalenie jelita grubego. I had sinus headache. Ciągle bolała mnie głowa z powodu zapalenia zatok. Oh, I had pimples all over the place. Różnego rodzaju takie plamy na skórze, wypryski. Whenever I had acne, it sort of, kiedykolwiek pojawił się trądzik, it developed pus in it, you know? To wtedy wytwarzała się ropa. Because my immune system was so weak. A to dlatego, że mój system immunologiczny był bardzo but słaby. After I became Adventist, ale gdy zostałem adwentystą and I begin to eat healthy diet, i zacząłem spożywać zdrową żywność, exercise, ćwiczyć, drink water, pić wodę, my immune system is getting stronger, mój system odpornościowy wzmacniał się, my asthma is going away, i astma zniknęła, my skin is becoming smoother, skóra stała się cera, stała się gładka, my hair becoming shiny, moje włosy zaczęły świecić and becoming thicker, i stały się gęste. My hair used to be very fine. A moje włosy były kiedyś takie cienkie i bardzo słabe. And my mother touched my hair. I moja matka dotknęła moich włosów. Son, synu, you look like you're doing something good. Ty robisz wrażenie kogoś, kto postępuje właściwie. So I said, Mom, więc powiedziałem, mamo, you better come to my lecture. Dobrze by było, żebyś uczestniczyła w moich wykładach. She says, ona powiedziała, I think I need to do that. Myślę, że ja chyba dobrze zrobię, jeśli będę I'll uczestniczyć have to find w tych wykładach. Out what you're really doing. Muszę zobaczyć, sprawdzić, co ty robisz. I said, good. Wtedy powiedziałem, dobrze, mamo. So that evening she came to my lecture. I tego samego wieczoru ona uczestniczyła w moich she wykładach. Said, this is very interesting. I powiedziała, to jest bardzo interesujące. After 3 days po 3 dniach lecture, uczestniczenia w tych wykładach, you know what she said to me? Wiecie, co ona mi powiedziała? Son, synu, I'm sorry, I apologize to you. Bardzo mi przykro, przepraszam cię za wszystko, co ci mówiłam. I can see people need you. Widzę teraz, że ludzie potrzebują ciebie. You are making revolution in the ty wywołujesz rewolucję w związku ze zdrowiem. So I can see you're revolutionist for good. Tak więc ja widzę, że ty jesteś takim dobrym rewolucjonistą. I'm going to follow you. I ja chcę podążać twoim śladem. So even she's 83 today. Tak więc pomimo tego, że ona dzisiaj ma 83 lata. She walks. Ona spaceruje. 2 hours every day. 2 godziny dziennie. Very healthy. Jest bardzo zdrową kobietą. And then she become healthy. I potem ona sama wróciła do zdrowia, ciśnienie się wyrównało, wcześniej zawsze miała problemy trawienne i żołądkowe kłopoty cały czas, ale to wszystko ustąpiło. I wiecie, co ona powiedziała? Chcę zostać adwentystką Dnia Siódmego. Tak więc ona studiowała Biblię i została ochrzczona. It was hard. To był ciężki orzech do zgryzienia. Praise God. Ale chwała Panu. And she loves me. I ona kocha mnie. I'm 59 years old today. Ja mam 59 lat w tej and chwili. She's 83. A ona ma 83 lata. Still mother is mother, you know. I matka jest nadal matką. Even though I'm almost 60. Nawet pomimo tego, że ja mam już 60 lat. She think I'm her baby. To ona ciągle myśli, że ja jestem jej dzieckiem. You know, when I was 7-10 years old, gdy miałem 7 czy 10 lat, Korea was so poor. W Korei mieliśmy kryzys gospodarczy i to był bardzo biedny kraj. At that time, the best treat for the little children was, i w tamtym czasie czymś najlepszym dla małych dzieci był karmel. Small bucks. To były takie małe kawałki. There's 9 of them. Było ich tam około 9. So we take out, we unwrap. Tak więc otwieraliśmy to i dzieliliśmy, very sweet, spożywaliśmy. Sweet to było bardzo słodkie. I used to love caramel. I ja uwielbiałem ten karmel. And you know what? I wiecie co? My mother comes to my Korean New Start program every time. I moja matka za każdym razem, gdy prowadzę w Korei program New Start, przybywa na ten program i uczestniczy w nim. When I go back to Korea this time, this weekend, gdy w tym tygodniu udam się jeszcze do Korei, and I have a Korean New Start program, tam będę prowadził taki koreański program New Start. I zobaczę się znów z moją matką. My mother comes New Start program, i kiedykolwiek ona uczestniczy w tym programie, she still brings caramel. Ona nadal przynosi ze sobą te karmelki.
I don't want the caramel. Ale ja nie chcę tych karmelków. Caramel is not that healthy. Dlatego, że to nie jest zbyt zdrowe. But you know, the message in the caramel is Ale very good. W tych karmelkach jest ukryte bardzo dobre poselstwo. So I never say, mother, this is unhealthy. Tak więc nigdy nie mówię, mamo, to jest niezdrowe. My mother's love is more important for my genes. Dlatego, że dla moich genów ważniejsza jest miłość mojej matki. So I take them. Więc biorę te karmelki. Then sometimes see, during the New Start program, i wtedy czasami podczas tego programu New Start I give three lectures. Zwykle prowadzę trzy wykłady. Here I'm only giving two lectures. Tutaj mam tylko dwa wykłady dziennie. I always give evening Bible study to my patients. Zwykle jeszcze prowadzę taki wykład biblijny wieczorem dla moich pacjentów. So after three lectures I feel kind of tired. Tak więc po trzech wykładach dziennie już jestem pod wieczór trochę zmęczony. I think two lectures is just right. Myślę, że dwa wykłady dziennie to taka wystarczająca ilość. After three lectures it's a 9:30. Tak więc gdy kończy się ten trzeci wykład około godziny 9 wieczorem czy 9:30, wtedy czuję się głodny. But it's no good to eat at night. Ale nie jest oczywiście zdrowo spożywać pokarm wieczorem przed snem. It is not healthy eating in between meals. Niedobrze jest też jeść pomiędzy posiłkami. It is very bad. To jest bardzo zły nawyk. I want you to eat three meals exactly. Chciałbym, żebyście jedli tylko trzy posiłki dziennie, nie więcej. On regular basis. I zawsze o tej samej porze. Don't put anything into your mouth except water. Nie spożywajcie niczego między posiłkami poza piciem wody. In between. W międzyczasie. Because your system cannot rest. Dlatego, że wasz cały system nie jest w stanie odpoczywać. Whenever you put something into the mouth, kiedykolwiek między posiłkami coś spożywacie, then whole system need to be turned on. To wtedy cały wasz system jest pobudzony. You are not really resting. That makes you very feel very tired. Więc w takich sytuacjach nie możecie odpocząć i jesteście zmęczeni później. Your digestive ability of your stomach will be really decreased. Wtedy wasze możliwości trawienne żołądka naprawdę stają się ograniczone. So please avoid in between. Tak więc anything to eat in between. Unikajcie meals. Spożywania czegokolwiek między posiłkami. Have a good three meals. Spożywajcie tylko trzy posiłki dziennie. Actually, two meals are more better than three meals. Nawet lepszym rozwiązaniem jest spożywanie dwóch posiłków dziennie. Ale ja spożywam Because trzy posiłki dziennie. Lots of energy. Dlatego, że ja zużywam bardzo dużo energii. One time I was eating caramel. Tak więc któregoś razu spożywałem sobie te karmelki. I'm not eating something unhealthy, you know. I nie jadłem czegoś niezdrowego. The caramel is very healthy for me. Dla mnie te karmelki były bardzo zdrowe. Why? Dlaczego? Because it has message. Dlatego, że w nich zawarte było poselstwo, więc ja umieszczałem je w ustach. It is melting. I to było takie dobre, one się rozpuszczały w buzi. Oh, my mom loves me. O, moja mama kocha mnie. You know, is there anything better than mother's love? Czy może być coś lepszego niż miłość matki? See? That's one of the best things for your gene. To jest coś, co może mieć największą wartość dla waszych genów. Right next to the God's love. See? Obok Bożej miłości. If you don't have a God, jeśli nie macie Boga, your mother's love is most precious thing for your genes. To wtedy najbardziej wartościową rzeczą dla waszych genów jest miłość matki. One day I was enjoying my mom's love. Któregoś dnia cieszyłem się miłością mojej mamy. Somebody knocked on the door. I ktoś zapukał do drzwi. The little girl. To ta mała dziewczynka. So I opened the door. Więc otworzyłem drzwi. How you doing? Jak się masz? She calls me grandpa. Ona mówiła na mnie dziadku. Grandpa, what you eating? Dziadku, co ty tam jesz? I don't feel like grandpa, you know. Ale ja się wcale nie czułem jak dziadek. But she calls me grandpa. Więc ona mówi do mnie dziadku. So I opened my mouth. Więc otworzyłem buzię. I showed it to her. I pokazałem jej tego karmelka. Her father is very strict vegetarian. A jej ojciec jest bardzo takim restrykcyjnym wegetarianem. So he does not give anything like a candy. Więc on nie pozwala jej na spożywanie jakichkolwiek słodyczy. The young one says. I ta dziewczynka powiedziała. Smells so good. To wygląda bardzo dobrze. So I said, you want one? Więc powiedziałem, chcesz jednego? So I gave her one. I dałem jej jednego. She put it into her mouth. Ona umieściła tego cukierka w buzi. Oh, grandpa, thank you. I powiedziała, dziękuję, dziadku. Then she visited me every day. I od tamtej pory codziennie mnie odwiedzała. Well, I don't have a caramel. Ale ja nie mam przecież tych karmelków. I have only one box. Miałem tylko jedno małe pudełko. One box is 9 caramel. A w jednym opakowaniu jest tylko 9 karmelków. So one time I asked my mom. Więc któregoś razu poprosiłem moją mamę. Mom, I have to share with Yewan. Mamo, muszę teraz dzielić się karmelkami z Yewan. And next time I want you to bring two boxes. I chciałbym, żebyś następnym razem przywiozła mi dwa opakowania. So Yewan was visiting. Tak więc Yewan znowu odwiedzała mnie. I ja dzieliłem się z nią tymi karmelkami. And our New Start program ended. I nasz program New Start skończył się.
And so we're packing. Tak więc spakowaliśmy rzeczy. See, my schedule is very busy. A ja mam bardzo napięty plan zajęć. As soon as the program ends, I have to pack. I gdy tylko kończy się program, muszę szybko się pakować. I have to go to the airport. I udać się na lotnisko. And we're packing. Me and my wife are packing. Tak więc ja wraz z moją żoną pakowaliśmy rzeczy. Knock, knock. I słyszymy pukanie do drzwi. We're very busy. A byliśmy bardzo zajęci. Knock, knock. Who is it? Kto tam? Yeah, Yewon. So Yewon came in. Więc ona weszła. She said, oh, you're leaving. I powiedziała, to już wyjeżdżacie? So we're very busy. A my byliśmy bardzo zajęci. We didn't have some time to spend with her. I nie mieliśmy czasu, żeby poświęcić go dla niej. So my wife says, więc moja żona powiedziała, honey, we have a whole box, whole one box. Kochanie, mamy całe pudełko tych karmelków. You wanna give it to her? Chcesz dać jej te karmelki? So I said, okay. Powiedziałem, dobrze. So I took that one box. Więc wziąłem to pudełko. And I gave it to her. I dałem jej. She was expecting only one caramel. A ona oczekiwała tylko, że dał mi jeden cukierek. But she received the new box. Ale teraz ona otrzymała całe nowe opakowanie. She was so shocked. I była tak zdumiona. Grandpa. Dziadku. This is the fear of God. I na tym polega strach, lęk przed Bogiem. God's love is so big. Boża miłość jest tak wielka. If you get to know him, jeśli znacie go, you'll be so shocked. To będziecie tak zdumieni. Many of you don't know God's love yet. Niektórzy ludzie jeszcze nie znają Bożej miłości. That's why you're trying to love him. I dlatego próbują tylko go kochać. But if you know his love really, ale jeśli naprawdę poznajecie miłość Bożą. Okay. So I gave Yewon that whole box. Tak więc dałem tej dziewczynce całe pudełko. Let me ask you this question. I pozwólcie, że zadam wam pytanie. Does Yewon have to try to love me? Czy ta dziewczynka musiała próbować, starać się mnie kochać? No. Nie. She doesn't have to try to love me. Ona nie musiała zmuszać się do tego, żeby mnie darzyć miłością. She will love me no matter what. Ona kochała mnie bez względu na wszystko. See? This is the religion. To jest prawdziwa religia. You don't have to try to love God. Nie musicie próbować kochać Boga. If you know the truth, jeśli znacie prawdę, you just have love. To ta miłość jest spontaniczna. So, let's go back to immune system. Wróćmy do systemu immunologicznego. So there are six different kinds of white blood cells. Tak więc mamy sześć różnych rodzajów białych ciałek krwi. All these eight different kinds of blood cells are coming from one single type of cell. Te wszystkie krwinki pochodzą od jednego rodzaju komórki, which is being produced in your bone marrow, która jest wytwarzana w waszym szpiku kostnym. So in your bone marrow, tak więc w szpiku kostnym, this cell is constantly being produced. Takie komórki są stale wytwarzane. This cell we call stem cell. To jest komórka, którą określa się mianem komórki macierzystej. Stem cell is very famous nowadays on television and newspapers. Dzisiaj ta komórka macierzysta jest bardzo sławna, ciągle omawia się zagadnienia związane nawet w telewizji z tą komórką. So even right now, while you're listening to my lecture, nawet teraz, gdy słuchacie tego wykładu, inside of your bone marrow, wewnątrz szpiku kostnego, there's constantly new stem cells are popping up. Ciągle wytwarzane są nowe komórki macierzyste. Because you ate. Dlatego, że spożyliście posiłek. If you don't eat, jeśli nie spożywacie posiłków, there's no more stem cell production. To wtedy niewytwarzane są te nowe komórki macierzyste. As long as you have healthy meals, a jak tylko spożywacie takie zdrowe posiłki, God is making stem cells. To wtedy Bóg wytwarza takie nowe komórki macierzyste. See? God is still creating. Tak więc Bóg ciągle jeszcze coś w was stwarza. Every moment by moment. W każdej chwili. Our life depend upon his continuous creation. Nasze życie jest uzależnione od jego takich ciągłych czynności stwórczych. You feel like you're just living. Wam się wydaje, że wy tak sobie po prostu żyjecie. That's not true. Ale to nieprawda. We're living. My żyjemy. Because God keep on creating new cells. Tylko that's why dlatego, że Bóg ciągle stwarza w nas nowe komórki. Praise the Lord. Chwała Panu. When you look at this, into this stem cell, gdy patrzymy na taką komórkę macierzystą, there's all the genes. To w niej zawarte są wszystkie potrzebne geny. But there are also eight different type of genes. W tych komórkach, wszystkich komórkach znajdują się wszystkie rodzaje genów. To jest komórka T. This is T cell. To jest komórka T albo limfocyt T. W tej komórce znajduje się gen T. There is a B cell gene. A tutaj mamy gen komórki B. So this T cell is the most important white blood cell in your immune system. Komórka T jest najważniejszą komórką w całym układzie immunologicznym. When doctors do the blood testing, gdy lekarz bada krew,
You have to have right proportion of the six different white blood cells. To musicie mieć odpowiednie proporcje w ilościach tych różnych sześciu rodzajów krwinek białych. Do you know the percentages? Czy wiecie, jakie powinny być ilości poszczególnych krwinek? You don't know. Nie wiecie tego. You have to be doctor to know the percentage. Musicie być lekarzem, aby wiedzieć coś you have takiego. To be a nurse to know albo pielęgniarką. Even though you don't know. A nawet jeśli nie wiecie. Right now. W tej chwili. You have a good percentage. To i tak w tej chwili te proporcje są zachowane we właściwy Why? Sposób. Dlaczego? It is iskra. Dlatego, że iskra. Is waking up the right gene to match to keep. Your right proportion iskra of budzi odpowiednie geny, aby ta proporcja została zachowana. So you are just listening, tak więc wy clapping, tylko słuchacie, bijecie sobie happy. Brawo, jesteście szczęśliwi. God is doing that. A Bóg wszystko w waszym organizmie sprawia. So this T cell is the most important white blood. Tak więc ta komórka T jest najważniejszą komórką w układzie immunologicznym. Scientists found out, naukowcy odkryli, this T cell genes are very sensitive to the brain. Że geny tych limfocytów T są bardzo wrażliwe. Here we see the two different type of cells. Tutaj widzimy dwa różne rodzaje komórek. This smaller cell here, ta mniejsza komórka, this is T cell, to jest komórka T, czyli and limfocyt this is T, a B cell. A to jest komórka B, okay. Limfocyt B. They found out T cell controls B cell. Naukowcy odkryli, że to komórka T kontroluje zachowanie komórki B. When T cell controls B cell, gdy komórka T kontroluje komórkę B, this B cell produces something called antibody. To ta komórka B produkuje wtedy przeciwciała. It is just like a police putting handcuff on criminal. To można porównać do sytuacji, kiedy policjant nakłada kajdanki na ręce jakiegoś przestępcy. When handcuff is on, i gdy kajdanki już są założone, and this white blood cell captures, wtedy to białe ciałko krwi chwyta bakterie. All bacteria and kill them. I zabija ją. This is white blood cell. To jest białe ciałko krwi. Okay. And these are the bacteria. A tutaj widzimy bakterie. Yeah, that's best. Okay. These are the bacteria. To są bakterie. So look, normally white blood cell look like this. Normalnie białe ciałko krwi wygląda w ten sposób. But when there are bacteria. Ale gdy w pobliżu są bakterie, they stretch them. To wtedy wyciąga swoje ręce. And get the bacteria. I chwyta bakterie. And then pulls toward him. Następnie przyciąga ją. And next. I następnie. Look at it. Opens up mouth. Otwiera usta. And bacteria is falling into this pit. I bakterie wpadają wtedy w ten otwór. And then they kill the bacteria inside. I w ten sposób te bakterie są wewnątrz tej okay. białej krwinki zabijane. Look at this is Popatrzcie a T. Na to. This is T cells. To jest komórka T. And this is cancer cell. A to komórka raka. Okay. When T cell get on the cancer cell surface. Gdy komórka T dotrze do powierzchni komórki raka, and this T cell kills the cancer cell. To wtedy zaczyna zabijać komórkę rakową. By producing przez wytwarzanie special protein, specjalnego białka. And you know, look like this. To białko wygląda jak spirala. Like a corkscrew when you open Aha, open jak this korkociąg. Champagne bottle. Na przykład you know? Chcecie wyciągnąć korek z butelki od szampana. Oh, right? Stosujecie korkociąg, yeah. ciągniecie do góry. There's very interesting protein. To jest bardzo interesujące białko. Look like a corkscrew. Wygląda jak korkociąg. And they puncture the cancer cell membrane. I wtedy ten korkociąg przebija błonę komórkową komórki raka. Look, cancer cell is now punctured. Tutaj komórka raka została przebita. And dead. I jest martwa. Your T cell is very important. Wasze komórki T są niezwykle ważne. Your T cell is very important. Okay, so, next picture is. Następne zdjęcie. This is a cancer cell. To jest komórka raka. This is cancer cell. Komórka raka. These are the T cells. A tutaj widoczne są limfocyty T. How many T cells we have? Jak wiele tych komórek T tutaj jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The T cells are surrounding cancer cell. Te komórki T otaczają komórkę rakową. Of course. Patient does not know where the cancer cells are located in their body. Oczywiście sam pacjent nie wie, gdzie umieszczone są te komórki raka. But it is God who knows where the cancer cells. Ale Bóg wie, gdzie komórki raka znajdują się. Therefore, God remote controls T cells. Dlatego Bóg zdalnie steruje tymi komórkami T. It's special gene. I jest taki specjalny gen. And God is sending T cells. God is sending these T cells to surround the cancer cell. Poprzez ten gen Bóg posyła te białe ciałka krwi, te komórki T w stronę komórki rakowej. But surrounding alone is not enough. Ale samo otoczenie tej komórki rakowej nie wystarczy. You know what do they do? Wiecie, co dalej robią Look, te komórki T? T cell is now activated. Komórki T są teraz uaktywnione.
small round T cell become? Ta komórka T jest okrągła, nieduża. Active. Ale teraz one się uaktywniają. Flattened. Są takie płaskie, zmienia się ich kształt. Elongated. Wydłużają się. T cell. To są takie teraz podłużne komórki T, dlatego że teraz ona walczy z komórką raka. And inside the T cell, a wewnątrz komórki T there's a special gene produces some poison to kill the cancer cell. Znajduje się specjalny gen, który wytwarza truciznę, która ma za zadanie zabić komórkę raka. And scientists call lymphokine, i naukowcy określają tę truciznę limfokainą albo limfotoksyną. Okay. So toxins produce, look, cancer cell is collapsed. Tak więc tutaj ta komórka raka poddaje się już. So cancer cell is completely dead. A tutaj już komórka raka jest całkowicie martwa. Okay. And all the T cells recovered its own shape now. I wszystkie te komórki T odzyskują swój wcześniejszy kształt. And T cells left. I opuszczają to miejsce. And only one T cell. I tylko is jedna komórka T zostaje jako strażnik. So T cell is very important for your komórki health. T są niezwykle ważne dla waszego zdrowia. This T cell will kill the viruses. Te komórki T są w stanie zlikwidować, zabić wirusy. The reason why you have AIDS is, powód, dla którego możecie zachorować na AIDS, because you have weak T cells. Jest taki, że macie słabe komórki T. If you drink alcohol, jeśli pijecie alkohol, if you're under constant stress, jeśli przeżywacie ciągle stresy, if you smoke cigarettes, palicie papierosy, and do the drug, i stosujecie narkotyki, this T cell become very weak. Wtedy te komórki T są bardzo słabe. Then AIDS virus comes into your body. I wtedy wirus AIDS wnika do waszego organizmu. Then hepatitis virus comes into your body. Podobnie wirus zapalenia wątroby wnika do organizmu. Your body cannot fight. I wasz organizm nie jest w stanie walczyć z tymi wirusami. So that's why you need to live healthy lifestyle. To dlatego musicie prowadzić zdrowy styl życia. Alcohol is very bad for the T cells. Alkohol jest bardzo szkodliwy w przypadku tych komórek T. When your T cells become weaker, gdy te komórki te słabną, you can have a cancer, to wtedy możecie z łatwością zachorować na raka. So that's why it is very important to keep your T cell healthy. To dlatego jest tak ważne, aby te komórki te były zdrowe. Your white blood cells are doing this wonderful job inside your body. Więc wasze białe ciałka krwi wykonują tę wspaniałą pracę wewnątrz waszych organizmów. How can you help this process? Jak możecie im pomóc? New Start. Przez stosowanie programu New Start. Yes. Tak. If you do the New Start, it's jeśli stosujecie program Nowy Start, to wtedy and one są silne. You're listening to this kind of lecture, słuchacie takiego wykładu, you're saying inside of your heart, i wewnątrz swojego serca mówicie: praise God, chwała praise Panu. God, God. Chwała Panu. I'm so happy. As you're enjoying wonderful love of God, a gdy radujecie się z powodu cudownej miłości Bożej, then there is more iskra, to wtedy więcej dociera do was iskry. And your immune system can function, i system odpornościowy jest w stanie funkcjonować o wiele lepiej. But if you're worried, ale jeśli się martwicie, virus, then your T cell does not function very well. Wtedy komórki te nie są w stanie funkcjonować prawidłowo. I spoke to one lady. Rozmawiałem z pewną kobietą. And she was afraid of something. Ona bała się czegoś. I said, don't you know iskra? Powiedziałem, czy nie słyszałaś o iskrze? She said, what's iskra? Ona powiedziała, co to jest iskra? Well, she was here in camp meeting. Ale ona tutaj była, uczestniczyła w tych wykładach, przebywa na obszarze tego ośrodka. But she wasn't coming to the lecture. Ale ona nie przychodziła na wykłady. And so she didn't know what iskra is. Więc ona nie wie, czym jest iskra. If she doesn't know iskra, gdyby znała iskrę, she missed the whole camp meeting. Ona po prostu zatraciła cały sens pobytu na tym miejscu. Even her body is in the camp meeting. Jej ciało jest tylko, znajduje się na tym, uczestniczy w tym kampie. So I told them to come to the lecture this morning for sure. Powiedziałem jej, żeby dzisiaj koniecznie uczestniczyła w wykładzie popołudniowym. If she can get rid of fear, dlatego że ona musi wyzbyć się strachu. If she can, her T cell become stronger, i wtedy jej komórki te wzmocnią się. Then it's no problem. I wtedy te problemy znikną. Some problem like a candida. Takie problemy jak na przykład drożdżyca. It is entirely depend upon how strong T cells you have. To wszystko zależy, takie problemy jak Candida albicans na przykład, to wszystko zależy od siły systemu odpornościowego. If your T cell become weaker, jeśli wasze komórki T będą słabe, then you begin to have allergy problems. To wtedy pojawią się również problemy związane z alergią. See, allergy problem is your body's over response to the environment. Alergia polega na tym, że wasz organizm ciągle reaguje na pewne zmiany środowiskowe. See, your body never overreact to the environment. Wasz organizm nigdy nie reaguje w przesadny sposób na to, co ma miejsce w środowisku. When your T cell is strong.
gdy wasze komórki T są silne. Let's say when your T cell is very strong. Ale powiedzmy, że wasze limfocyty T są bardzo silne. Then something bad is coming into your body. I coś złego dostanie się do waszego organizmu. Then your body says. Wtedy wasze ciało mówi. No problem. Nie ma tu żadnego when problemu. They come in, gdy coś takiego wnika do wnętrza organizmu. Our T cell is so strong. Nasze komórki są tak silne. We can kill them. Że jesteśmy w stanie to zlikwidować. So you, strong person never overreact. Tak więc ta silna osoba nigdy nie odbiera tego w taki sposób so negatywny. That's why your body can be quiet. Tak więc wasze ciało zachowuje się w taki odpowiedni sposób. But because of your lack of exercise, ale gdy brakuje wam ćwiczeń fizycznych, if you eat too much, fried food, gdy spożywacie za dużo smażonych pokarmów, you know, fried food, French fries, na przykład frytki, chipsy różnego potato rodzaju, chips, frytki ziemniaczane, too salty, mają za dużo soli, too much oil, za dużo oleju, when oil is heated, a gdy olej jest podgrzany, the fried food, a taki olej zawiera cała żywność, not healthy, smażona, To nie jest zdrowe. They can really weaken your T cell quite a bit. I coś takiego może mocno osłabić system odpornościowy komórki T. So it is very difficult for today's teenagers to eat healthy. Dzisiaj, jeśli chodzi o młodzież, to bardzo trudno im odżywiać się w taki zdrowy sposób. Is McDonald's in Warsaw? Dlatego, że w Warszawie jest coś takiego jak McDonald's. We wszystkich dużych miastach. This America is selling everything bad, right? Widzę, że ta Ameryka sprzedaje światu wszystko, co najgorsze. It's so bad. To tak mi przykro. You know, Coca-Cola is very bad. Coca-Cola jest czymś naprawdę niezdrowym. You know what the golfers, you know, to play golf? Gdy golfiści grają w golfa. These golf clubs are very expensive. To te sprzęt do golfa jest bardzo drogi. It's special metal. Hmm? A szczególnie te kije very golfowe, expensive. Metal jest bardzo kosztownym. Sometimes one golf club costs $1,000. Jeden taki kij golfowy może kosztować jeden kij może kosztować $1,000. So they come back from the golf course. Tak więc oni udają się na takie pola golfowe. They have to be very careful. They have to clean them. I muszą być bardzo ostrożni, gdy używają tych kijów, czyszczą te kije, pielęgnują je. You know what the people lately found out? What the best cleaner for the golf club? I wiecie, co odkryto jest najlepszym środkiem do czyszczenia tych kijów Coca-Cola. Golfowych? Coca-Cola. Najlepiej usuwa rdze. Don't drink Coca-Cola. Nie pijcie Coca-Coli. It is very bad, okay? Dlatego, że to jest bardzo niezdrowy napój. When I went to China, kiedy udałem się do Chin, see, China still very poor. A Chiny są nadal bardzo biednym krajem. And you know what I've witnessed? I wiecie, czego byłem świadkiem? Chinese children, about 7, 8, 9 years old children. Chińskie dzieci w wieku 6, 7, 8 lat. Ten of them. Było jakieś 10 tych dzieci. And one of them, i jedno z tych dzieci, put the hand out, wyciągnęło swoją rękę. And every child put the little money. I każde dziecko otrzymało trochę pieniędzy, jakieś drobne. All ten of them contributed. Wszystkie dzieci otrzymały trochę drobnych. So this guy collect money from 10 children. Tak więc to jedno dziecko zbierało pieniądze od tych wszystkich pozostałych dzieci. Guess what do they buy? I zgadnijcie, co oni sobie kupili. One can of Coca-Cola. Jedną butelkę Coca-Coli. So they buy one can. Tak więc te dzieci kupiły tylko jedną butelkę. With money collected from 10 children. Za pieniądze zebrane od tych wszystkich 10 and dzieci. And they buy one can. They open the can. Otworzyli tę butelkę. They drink. I te dzieci napiły się trochę tego. The next one drink. Potem następne dziecko napiło się trochę. And they're all in dream. I wtedy te dzieci tak zachowały się, jakby przeżywały jakiś wspaniały sen. Coca-Cola is bad. Coca-Cola jest bardzo niezdrowa. But you know, every Chinese children wanna taste piece of America. Ale każde dziecko w Chinach chce posmakować chociaż troszeczkę Ameryki. Because they think America is heaven. Dlatego, że im się wydaje, że Ameryka to niebo. So they are not tasting Coca-Cola. Oni tak naprawdę, te dzieci nie piją tak naprawdę Coca-Coli. They are tasting America. One smakują Amerykę. They will invest everything they have. One płacą za to. Dają za tą Coca-Colę wszystkie pieniądze, jakie American posiadają. Influence is powerful. Wpływ Ameryki jest bardzo silny. They used to export freedom. Ameryka sprowadziła do siebie wolność. They used to export God. Do Ameryki przybył Bóg. Many missionaries come from America. Wielu misjonarzy też pochodzi z Ameryki. America used to speak like a lamb. Ameryka mówiła jak baranek. Now they speak like a dragon. Ale teraz przemawia jak smok. That's exactly what's happening now. Dokładnie coś takiego ma tam miejsce. We Adventists only can understand what's happening. Tylko my, Adwentyści, możemy to zrozumieć.
Don't drink Coca-Cola. Nie pijcie Coca-Coli. Kills your T-cells. Dlatego, że ona zabija wasze komórki te. I think Coca-Cola maybe even worse than alcohol. Myślę, że Coca-Cola może być nawet czymś gorszym niż alkohol. And so please don't, my dear young friends. Tak więc bardzo was proszę, moi drodzy, młodzi przyjaciele. Water is good. Woda jest najlepsza do picia. And so when water comes into your body, gdy woda dostaje się do waszego organizmu, when you have exercise, i gdy ćwiczycie fizycznie, when you enjoy the birds singing, gdy cieszycie się słuchając śpiewu ptaków butterflies, i spoglądając na przyrodę, oglądając motyle, and your genes in your T-cell goes, to wtedy geny w waszych komórkach te są uaktywnione. O, motyl! See, that's why nature is beautiful. To dlatego przyroda jest tak piękna. Because God knows. Dlatego, że Bóg, our gene respond to the beauty. Że nasze geny reagują na piękno. That's why God made the nature beautiful. To dlatego Bóg sprawił, że przyroda jest tak piękna. You have a beautiful nature. Macie tutaj piękną przyrodę. Very, very unpolluted yet. I nieskażoną jeszcze. If you come to Korea, gdybyście udali się do Korei, we have 40 million people. W Korei mieszka 40 milionów same ludzi, population as Poland. Podobnie jak w Polsce. But I think our land size is 20% of Poland. Ale myślę, że jeśli chodzi o obszar, to mamy tam zaledwie 20% mostly obszaru mountains. Polski. I w głównej mierze są to we góry. Are so crowded. I jesteśmy tacy stłoczeni. And everything so polluted. I wszystko jest tak zanieczyszczone, skażone. I was so happy to see your sun here. Dlatego byłem tak szczęśliwy, widząc wasze słońce. Clear. Jest takie czyste, beautiful, piękne. You know. And you are blessed. I to jest naprawdę błogosławieństwo. And I wish that the Polish Adventist Church are more blessed than any other church. I chciałbym, żeby Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce w większej mierze odbierał te błogosławieństwa niż jakikolwiek inny kościół. And become a good example Adventist Church. I stał się takim dobrym przykładem Kościoła Adwentystów. For the whole world Adventist nawet Church. Dla Adwentystów mieszkających na całym świecie. Amen. Amen. See, your T-cells getting stronger. Teraz wzmacniają się wasze komórki T. Yes, see. Tak. This is the secret. I to jest ta tajemnica. So, fear of God. Tak więc Boży lęk, radość z Boga. No to naprawdę wzmacnia wasze komórki. Let me tell you one more thing and I will quit. Pozwólcie, że jeszcze coś powiem i skończymy. And if you know this right, i gdy to będziecie właściwie rozumieć, your T-cell will be even more strengthened. To wasze komórki te nawet bardziej będą wzmocnione. There is a word in the Bible called the wrath of God. W Biblii występuje taki zwrot jak gniew Boży. Anger of God. Złość Boża. Is anger of God and anger of us same thing? Czy złość Boża i nasza złość to samo? It has to be different. Musi być w tym jakaś różnica. Why? Dlaczego? Because we are sinner. Dlatego, że my jesteśmy grzesznikami. God is not sinner. A Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem. So when sinner gets angry, tak więc gdy grzesznik się zdenerwuje, sinner wants to kill the person. To grzesznik chce zabić tę osobę. That's a sinner's anger. To jest złość grzesznika. What is God's anger? A na czym polega złość Boża? Gniew Boży. Let me ask you this question. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. When do we get angry? Kiedy my się złościmy? When someone is interfering what I like to do most. Gdy ktoś przeszkadza mi w tym, że ja coś na przykład mam do czegoś upodobanie. Right? You like to do certain things so much. Wy na przykład bardzo lubicie coś robić. But somebody comes to you that interfering. Ale ktoś przychodzi do was i przeszkadza wam w tym. You want to eliminate him. To chcecie wyeliminować taką you osobę. Destroy him. Chcecie zniszczyć. You want to kill him. Zabić. You hate him. Nienawidzicie taką osobę. When God gets angry, a kiedy Bóg gniewa się? When God is interfered. Kiedy Bogu ktoś przeszkadza. When he was trying to do something he liked to do most. Gdy on czyni coś, co uwielbia robić. And someone is interfering. I ktoś mu w tym przeszkadza. Okay, now, what is the kind of thing God wants to do most? A co najbardziej Bóg lubi czynić? Create, good. Stwarzać, dobrze. Good, I like that. And next? A dalej? I think I love that answer, create. Podoba mi się ta odpowiedź, stwarzać. Why God create? Dlaczego Bóg stwarza? Because his love. Dlatego, że on jest miłością. Why he creates? Because his love. Dlaczego on stwarza, ponieważ jest miłością? Okay, we know God is love. My wiemy, że Bóg jest miłością. Why he wants to create? Dlaczego on chce stwarzać? What is the essence of love? Co jest tym sednem miłości? Giving. Dawanie. Giving. Dawanie.
If you have love, jeśli kochacie, if you don't give, i nie dzielicie się, nie dajecie, it's not love. To nie jest miłość. You remember this? Pamiętacie? Yeah. Woda i kwiat? The love in the bottle. Miłość jest w butelce. If it is not being given, jeśli ta miłość nie zostanie przekazana this dla, is tego, not love dla tych for kwiatów, these plants. To nie będzie miłość dla tych kwiatów, dla tych roślin. So when God is love, tak więc, gdy Bóg jest miłością, he love to give. On kocha dawać. That's what he wants to do most. To właśnie na tym najbardziej mu zależy. He wants to give. On chce dawać. When he gets angry. A kiedy on się złości? Kiedy pojawia się jego gniew? When someone refuses to receive it. Gdy ktoś nie chce przyjąć tego, co on daje. That's when God gets angry. To właśnie wtedy pojawia się gniew Boży. Now, when someone refuses to receive his iskra, gdy ktoś nie chce zaakceptować jego iskry, which is his love, co jest jego miłością, his gene is not moving. To wtedy gen takiego człowieka nie jest pobudzony. So he is dying. I dlatego ten człowiek umiera. God cannot see him dying. A Bóg nie chce, aby ta osoba umierała. And God wants to give love. Więc nadal robi wszystko, żeby obdarzyć tę osobę but miłością. He's not, he said, no, I don't ale it. Ten człowiek mówi, nie, ja nie chcę tego. He's going ja nie chcę. Further, further away więc oddala się, oddala coraz bardziej od Niego. As his separation is further and further, gdy Bóg zauważy, że ten rozdział jest coraz większy, he's dying and he's dying. Widzi, że ten człowiek umiera and coraz bardziej. Anguish of God. Oh, i Bóg cierpi, boleje z tego powodu. Don't die. Nie umieraj, mówi. Please receive my proszę, love. Zaakceptuj moją miłość. Oh. Oh my child. O moje dziecko. This is anger of God. To jest właśnie gniew Boży. Anger of God is different from our anger. Gniew Boży różni się od naszego gniewu. Let me show you one Bible verse. Pozwólcie, że pokażę wam jeden fragment biblijny i na tym zakończymy. Roman chapter 12. List do Rzymian, rozdział 12. Okay, Roman chapter 12. List do Rzymian, rozdział 12. Let's read from verse 16. Czytajmy od wiersza 16. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Okay. Listen carefully, słuchajcie uważnie, because you are going to learn, dlatego że musicie nauczyć się the true definition of the word wrath. Prawdziwej definicji słowa gniew. Lecz się do niskich skłaniajcie, nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. 18 wiersz. Jeśli można, o ile od was to zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. If you have your enemy, gdy macie jakiegoś wroga, don't have a vengeance on him. Nie mścijcie się na nim. God says, Bóg mówi, vengeance is mine. Pomsta do mnie należy. Do you know why God said that? Czy wiecie, dlaczego Bóg tak powiedział? If we are allowed to revenge to our enemy, jeśli my będziemy sami mścić się na kimś, what we will do? To co się wtedy stanie? Co osiągniemy? We're gonna kill him. To wtedy zabilibyśmy taką osobę. God does not want to that bad man to die. Ale Bóg nie chce, żeby ten człowiek zginął. That's why God says, to dlatego Bóg mówi, vengeance is mine. Pomsta do mnie należy. And then Paul says, i apostoł Paweł mówi, leave your enemy to the wrath of God. Pozostawcie swoich wrogów Bożemu gniewowi. Read verse 17 again. Przeczytajmy jeszcze raz wiersz 17. 17 i 19. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile od was to zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. 19? Yeah, verse 19. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. How God will revenge your enemy? W jaki sposób Bóg zamierza odpłacić waszemu wrogowi? Love. Miłością. That is leading up to God's wrath. I to właśnie prowadzi do czegoś takiego jak gniew Boży. You know what wrath means? Wiecie, co oznacza gniew? Person is not receiving God's love. Powiedzmy, że jest osoba, która nie chce akceptować Bożej miłości. God wants him to live. Bóg chce, żeby ten człowiek żył. God wants him to give more love. Bóg chce obdarzyć go coraz większą ilością miłości. He is not receiving. Ale on nie chce jej akceptować. So God says, oh, więc Bóg cierpi z tego love. Powodu. Pozwól, że obdarzę cię moją miłością. Then person says, no. A ten człowiek mówi nie. God says, please. Bóg mówi proszę. This is the anger of God. I to jest właśnie gniew Boży. So if one person comes to you and do you bad things. Tak więc jeśli ktoś przyjdzie i wyrządzi wam naprawdę dużą krzywdę.
He hits your children. Czy uderzy wasze dzieci? He steals your money. Czy ukradnie pieniądze? He steals your television set. Go away. Ukradnie wasz telewizor i He zabierze break go. Your car window. Czy rozbije wam okno w samochodzie? You will kill him. Szybę. To wtedy będziecie chcieli go zabić. God says no. Ale Bóg mówi nie. Don't revenge yourself. Nie mścicie się sami. Vengeance is mine. Pomsta do mnie należy. Let me take care of him. Pozwólcie, że ja zatroszczę się o tego człowieka. You know what God will do to him? I wiecie, co Bóg uczyni temu człowiekowi? If he is hungry, jeśli on jest głodny, God will feed him. Bóg go nakarmi. If he is naked, jeśli jest nagi, God will clothe him. Przyodzieje go. If he is thirsty, jeśli jest spragniony, God will give him drink. Da mu wodę do picia. By doing so, i czyniąc tak, God says, Bóg mówi, put the fire of coal upon his head. Kładziecie węgle rozżarzone na głowę takiego człowieka. What does that mean? Co to oznacza? You know what fire means? Wiecie, co oznacza ogień? In the Pentecost, w czasie Pięćdziesiątnicy, fire came to the disciples' head. Ogień z nieba pojawił się nad głowami uczniów. What is that? Co to oznaczało? Holy Spirit. Ducha Świętego. Iskra. Iskra. So God will let your enemy know. Tak więc Bóg chce, aby wasz wróg wiedział, he still love him. Że on nadal go kocha. Even though he did such bad things for you. Nawet jeśli wyrządził wam taką krzywdę. Then he will come to God. To wtedy on przyjdzie do Boga. Oh God, i powie, Boże, you forgive me. Ty mi wybaczyłeś. Thank you. Dziękuję. You love me. Ty kochasz Thank mnie. You. Then your enemy will come to you. Wtedy dopiero wasz wróg przyjdzie do was. Człowiek. Sęk. I'm sorry. Bardzo mi przykro. I apologize to you. Bardzo mi przykro z tego powodu. This i przepraszam. Is the victory. To na tym właśnie polega to zwycięstwo. This is the most beautiful victory. To jest najwspanialsze zwycięstwo. This is the most beautiful vengeance, revenge. I najpiękniejsza pomsta. It is better revenge than killing. To jest lepsza pomsta niż zabijanie. This is God's way. To jest właśnie ten Boży sposób. This is how Paul says. I właśnie o tym mówi apostoł Paweł. Leave him to his wrath. Pozostawcie to Bożemu gniewowi. Amen. Amen. Praise the Lord. Chwała Panu. You know, the word wrath is beautiful. I teraz wiecie, że słowo gniew jest pięknym słowem. The word fear of God is beautiful. Dlatego, że to słowo pochodzi od Boga. When you know this two word meaning of this two word. I gdy poznacie dobrze znaczenie tych dwóch słów. This is the true meaning. To zrozumiecie, na czym naprawdę to polega. And truth, this truth. I ta prawda. Will set your T cell free. Przyniesie wolność waszym komórkom T. And your T cell will be strong. I wasze komórki T będą silne. By the fear of God. Przez gniew Boży. By the wrath of God. Przez lęk Boży. By the love of God. Przez miłość Bożą. Amen. Amen. Amen.